Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj statki w prawdziwym życiu, więc będzie się działo. Moim gościem jest Werden. Witam serdecznie. Siemano. I niesamowity pojedynek, bo kilkanaście milionów końców w grze. Kto wygra ten pojedynek? Przekonamy się. Kogo wystawiłeś? Mbappe 9-3 pot, Pele 9-6 zimowy i sam Kerr pot. Tak naprawdę wartość o tych kart wszystkich to około 7 pewnie milionów. Jeżeli chodzi o mnie, to jest wystawiony Toty Frimpong, którego trafiliśmy właśnie podczas eventu Team of the Year. Do tego oczywiście jest właśnie Mbappe. Tak samo chciałem tutaj odzwierciedlić tę kartę. No i trzecia karta to Puskas Thunder, trafiony jakiś czas temu. No i tak naprawdę trzy karty z pierwszego składu Rayo. No to czas rozstrzygnąć, kto pierwszy będzie strzelał papier, kamień, nożyce do jednego, myślę. Kto wygra, ten startuje. Raz, dwa, trzy. Werden zaczyna. No dobra. Oskarku kochany. Słucham ciebie. Gdzie strzelamy? Lewa środkowa obrona. Elesio. Tak? Tak. Czy zmieniamy coś na początku, czy od razu Elesio? Nie, co ty. Tak, na pewno. Powiem tak, na Elesio jest pozycja napastnika. Jest Paris Saint-Germain. I myślisz, że w pierwszym strzale strzeliłbyś mi w Kyliana? Nie, bo bejtujesz. Dokładnie. Jesteś w błędzie. Katoto jako pierwsza. Dobrze. Czas na mój pierwszy strzał. Patrzę na to i wyczuwam pewien schemat, Werden. Mało kto daje karty na pozycji bramkarza. I co powiesz? Na strzał w bramkę. Na bramkarza, tak? Tak jest. A może ty byś chciał zmienić? Oj, chyba ktoś się tu zająknął. No to zostawiamy. Zostawiamy na bramkarzu, tak? Nie zmieniamy. Odkrywamy bramkarza u Werdena. Oskarku. Trafiłeś samkę. No i tak czułem właśnie, że się zająknął. I mamy... Z Bayernu. Aha. Srebrna. No dobra, mamy trolla. Pierwszego, odhaczonego. Dobrze, mój strzał był w bramkę. Gdzie jest teraz twój kolejny strzał? SPO. Pozycja SPO. Standardowo zapytałem, czy nie chciałbyś zmienić. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Także poproszę asystenta o odsłonięcie pozycji SPO. SPO, SPO. Na pozycji SPO trafiłeś Frimponga. Gratulacje. Ja pierdzielę. Niestety, zobacz jaka to jest karta. Srebrny! Owsu Frimpong na SPO, więc to jeszcze nie jest ten moment, okej. Okay. Czas na mój strzał. No to może... SPD. Co ty na to? Standardowe pytanie. Nie chciałbyś zmienić? No to teraz zmienię. Na Elesio. Odkrywamy Elesio. Kylian Hazard. Ja pierdziel. Serio ma Kylian? Tak. Nie. Okej. Okay. Matko jedyna. No nie, po dwa strzały nikt nie trafia, to jest niepokojące. No to teraz twój trzeci strzał. Mój strzał ląduje na prawym pomocniku. Pepe. Standardowo zapytam, czy nie chciałbyś zmienić. Nie. No, zmieniamy. To poproszę od razu odkrycie PP. Odważnie. Powiem tak. Trafiłem go niedawno. Naprawdę jest to znana postać. Jest to Węgier. Możesz się domyśleć, że to mógłby być Puskas. Ale to jest Szoboszlai. Liverpool. Zwykła karta. Ale ja ty. Jeszcze nikt nie trafił, nie? Coś tu się dzieje, dobra. No to teraz czekajcie. Mamy. Wracam do SPD. I to chyba bezdyskusyjnie nad. Chyba. Ale mogę ci zaproponować coś. Chyba, że nie. Strzelam w SPD. Czy masz jakieś ale do tego? Jeśli chcesz. Mogę zrezygnować z SPD, jeżeli teraz dostanę dwa ruchy. Nie? Nie. Poproszę o odkrycie SPD. I zobaczymy, co tam było na tym SPD. I na SPD było? Tam była ikona. Ikona? Czy ty miałeś ikonę? I
ikona, która nazywa się ikona paragwajskiego futbolu, Viera. No nie, no dobra. To jeszcze nie jest ten moment. Okej. Okay. Czwarty strzał Werdena. Tak. Nie, to jest hit, kurwa. Ej, panowie, wykrzyknij aktor, bo chyba się nie nagrywało. Serio, czy nie? Nie, że ty. Tak coś mówiłeś z tym bramkarzem, więc strzelę teraz twojego bramkarza. Czy nie chciałbyś zmienić? No to... To jest ten moment, Werden, kiedy już teraz serio trafiasz w napastnika PSG po raz kolejny. Ale... To jest Kolomuani. Odkrywamy bramkarza! Jaki jajak by mam. No bez kitu, nie? Zaraz bez kitu będzie tak, że zostaną te po trzy karty i to będą jakieś jaja. No dobra. Tak patrzę, bramkarz, Lesio, SPD. No to... PO. To jest mój kolejny strzał. Co ty na to? PO, tak? Mhm. Wiadomo, zapytam. Nie chcesz zmienić? Nie, tym razem zostawimy PO. Zostawimy? Tak, tak. Dobrze. Odkrywamy PO! Dobrze. Na pozycji PO. Trafiłeś Pele. Oho. Pytanie jakiego? Ja wiem, że jest dużo nazwisk Pele. Tak, w tej jest. Grze. Tym razem to jest 96 zimowy w Intermoje. Wow! Let's go! Vamos! Tak jest! Tak jest! I minus 3 miliony. Czy to była karta wymienna, czy niewymienna? Niewymienna. Okej, okay, kiedy trafiłeś? Pika z ikoną? Okej. Okay. No, taki Pele 96. To już jest to. Okej, no to bardzo ładnie. O, dobra, twój ruch. Ojejku. Zaczynamy grę. Czas się obegrać. Lewy napastnik. Lewy napastnik. Zmieniamy. Czy zostawiamy? Tak, na twojego prawego obrońcę. Na prawego obrońcę. Ja myślę, że powrót do napastnika byłby dobry. Proponuję nawet prawego napastnika. I teraz wszyscy wiedzą, co jest na prawym napastniku. I w tym momencie ci proponuję tę zamianę. Nie, zostań na prawym obrońcę. Prawy obrońca, czyli nie lewy napastnik. Potem czyli... Dobrze. Proszę o odkrycie prawego obrońcy. A na prawej obronie, zobacz sam kto był. Fosu Mensah. Prawo obrońca Bayer Leverkusen. To jeszcze nie ten frimpong. No dobra. Teraz tak. A może jakiś schemat jest tu ukryty? I jeżeli strzeliłem w prawego obrońcę, tam ktoś był, to może i na prawej pomocy ktoś jest. Pepe, to jest moja kolejna propozycja. Okej, okay, standardowe pytanie. Zmiana? No... Nie, trzymajmy się już tego Pepe. Trzymamy się? Chyba, że mam dwa strzały i zrezygnuję z Pepe. Dobra. Tak? Oho. Dobra. O kurde! Czyli mam dwa strzały w tym momencie, ale nie mogę strzelić teraz z Pepe. No to strzelam, moi drodzy. Elesio Yelo. Te dwie karty wybieram. No to PSO i ELO. PSO i ELO. PSO bez przedłużenia, bo to miał być trochę Pele, a jest to Abedi. Okej. Okay. Zwykły hero. I ELO, tak? Tak jest. To jest Romero. Zwykła karta. No okej. Okay. Czyli opłaciło ci się. No dobra, zatem twój ruch. Udało ci się ochronić, ale... No właśnie. SPO, PPD, RPO. Zawsze możesz tutaj sobie zobaczyć też na planszę z tej perspektywy, co nam tutaj zostało. Mm-hmm. Ja bym wrócił do lewego napastnika. Do lewego napastnika. Tak. Mimo, że proponowałem ci prawego napastnika. Tak. I mówiłem, że widzowie patrzą, że ci daje jedną propozycję, to upierasz się przy lewym napastniku. Tak. Ostatecznie? Tak. Odkrywamy lewego napastnika! Na lewym napastniku jest. Na lewym napastniku jest Mbabu, szwajcarska parówka. Pozdrawiamy kolegę z Gdańska.
O, więc nie tym razem. Nie pójdę jeszcze do prawego pomocnika. Tutaj mamy przekąski cały czas podawane podczas nagrania. Dzisiejszego odcinka jest masełko czosnkowe. Z kodem United. Dobra. Nie wrócę do tego PP. Jeszcze. Bo wydaje mi się, że to też mógł być pewien troll. Takie 200 IQ Place'y i dlatego pójdę na LP. Co ty na to? Standardowo, nie chcesz zmienić? Mogę. Coś zaproponujesz? Tak jak patrzę, prawy napastnik, podobnie jak u ciebie, u mnie też mógłby się opłacić. Dobra. Chętnie zobaczę, co tam jest. Tak? Tak jest. No dobra. To odkrywamy? Proszę bardzo. Prawy napastnik! Kogo my tam mamy? Srebrny Pele. O Jezus, i same trolle chcą cię pozbyć. Dobra. Srebrny Pele znika. Ja ci tylko przypomnę, że się w nikogo nie trafiłeś. A wiem. Nie przejmuj się, pomalutku. Wiem. No nic. Chciałeś, żebym zmienił na prawego napastnika. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No, dobra, dobra. Chciałeś, żebym zmienił na prawego napastnika. Być może tam coś jest, a chciałeś mnie nakierować, żebym nie strzelił w niego. Strzelę w prawego napastnika. To była tylko podpucha, wiesz? I dlatego proponuję ci jeszcze zmianę coś innego. Nie, zostanę na nim. Mimo, że to podpucha. Trudno. Odkrywamy prawego napastnika. Na prawym ataku. Powiedziałem ci teraz prawdę, to była podpucha. Węgierski szalaj, napastnik. Oj, 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 no dobra. No to teraz lecimy na lewego pomocnika. Wracam do tego, co było przed chwilą. I zobaczmy, co tam się dzieje. Ale chyba nie chcę zmieniać Werden. Na którego? Lewy pomocnik. Lewy pomocnik? Tak, tak. Lewy pomocnik. To jest Tom Hateley. No Boże, ty jednak nie teraz. Lewy pomocnik, odkrywamy. Jak teraz nikogo nie trafię, to będzie bardzo ciekawie. Ale mam nadzieję, że ktoś będzie na twojej lewej obronie. Lewa obrona. Ja bym ci proponował środek obrony. Myślisz, że kolejny raz zaproponowałbym ci źle? Myślę, że ty byś mi mógł doradzić cokolwiek. Zostanę na lewej obronie. No, ostatecznie. Ja aż się tutaj zająknąłem. Odkrywamy Elo! No i nie będę ukrywał. To jest Toty Frimpong! A więc mamy wyrównanie. Toty Frimpong, postać, jeżeli chodzi o mój zespół, fantastyczna. Niczym to, co się dzieje w prawdziwym życiu w Bayerze Leverkusen. Mnóstwo bramek, mnóstwo asyst, wspaniała karta, trafiona podczas Toty, pierwszy właściciel. I niestety, żegnamy. A teraz, ja już muszę. Wracam do prawej pomocy, prawa pomoc. Prawa pomoc, tak? Tak. No i chyba... Ale nie chcesz zmienić. Nie, chyba już nie chcę. Na pewno. Nie, bo już jest 1-1 i nie będę ryzykował. No dobrze. Odkrywamy? Odkrywamy. Odkrywamy prawą pomoc. Kogo myśmy? I Oskarku, jest to Kylian Mbappé 93, tak. Player of the Month. Oj, 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 ponad 4 miliony kosztowało to SBC. Oj, trochę zabolało, dwie najmocniejsze karty. Już jestem ukontentowany. Chyba ty nie do końca. Jest lekki uśmieszek, ale taki... A przy Pele bolało bardziej. Dobra, zostały 3 pozycje. O, zostało obrona, SPD i LP. W co strzelamy? SPD. Standardowo zapytam, czy nie zmieniamy. Bardzo mało zmieniasz w tej grze. I tym razem nie zmienisz również. Trzymamy się konsekwentnie? Ja raczej się trzymam tego, co postawiam. Usuwamy SPD! Na pozycję SPD.
był Kylian Mbappé 93, ponad 4 miliony, tyle robiłem tego Kyliana. I kolejna karta z pierwszego składu idzie out, matko jedyna. Oh, no to mamy 2-2. Łapka w górę na pocieszenie. Ej, ej, i teraz są dwa strzały. Jeżeli nie trafię dobrze, to będziesz... O kurde, szans. No dobra, to moi drodzy. Ostatni strzał idzie. Miałeś SPO według mnie. SPO, i co ty na to? I jest szansa, że tak jak to ująłeś, będzie to twój ostatni strzał, ponieważ jest to Pele van Amersfoort. O Boże. Oh, no to niestety, usuwamy SPO. Tak? No został LP i Jesio. Czas. To jest strzał, który decyduje. To jest decydujący. To jest albo win, albo lose. Środkowy obrońca. Ostatecznie, zapytam standardowo. Nie zmieniasz decyzji. To jest 50 na 50. Widzowie, proponowałem zmianę decyzji, widzieliście. Odkrywamy się i zobaczmy, kto wygrywa ten odcinek. Chcesz zobaczyć? Nie, powiedz. Na pozycji SIO był Mbatrol. Mbaje. A to oznacza, że na LP był Puszkarz. A to oznacza też, że mój ostatni strzał wędruje w napastnika. I kogo miałeś na tym napastniku? Sam Kerr. Także to ty, Kerr, zostaje usunięta. A pierwsze statki w prawdziwym życiu udało mi się wygrać. Naszym gościem był Werden. Dziękuję bardzo serdecznie za udział. Dzięki. Trzymajcie się, widzowie, i napiszcie w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym materiale. Może jakiś Jupiter? Dajcie znać. Jaki aktor? Dobre. Ej, ale jakie statki dowodzą na ciebie. Ja mówię, takie wyrównane to jeszcze chyba nie były. Normalnie to wygląda jak ustawka, nie? No, to nic nie trafi. Nie, były na YouTube kiedyś takie... Po prostu takie celność jak klima, ale mieliście odcowa. Starałem się was tak kadrować, ale wiesz, jak byłeś tutaj, to ty mikrofon od razu z automatu do góry, nie? Spoko, spoko, spoko.